Przed nami tabela z danymi wszystkich meczów Legii rozegranych w europejskich pucharach do zakończenia sezonu 2016-2017. Wyraź liczbę zwycięstw, remisów i porażek Legii w europejskich pucharach za pomocą procentów. Zacznę od obliczenia, jaki procent wszystkich meczów Legii stanowią zwycięstwa. Najpierw zapisujemy ułamek opisujący stosunek liczby zwycięstw do liczby meczów. Ten ułamek to 86/202. Aby zamienić tę liczbę na procent, mnożymy ją przez 100%. Do obliczeń skorzystam z kalkulatora. Liczę, ile to jest 86 podzielić przez 202. Otrzymaliśmy pewien wynik. Teraz tę liczbę mnożymy przez 100, otrzymując procent, który ma nieskończenie wiele cyfr po przecinku. Tę liczbę zaokrąglamy do drugiego miejsca po przecinku i otrzymujemy 42,57%. Ten procent oznacza liczbę zwycięstw legi. Teraz przyszła pora na zadanie dla Ciebie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie wyrazić w postaci procentów liczbę remisów i porażek. Następnie sprawdź, czy masz takie same wyniki jak ja. Remisy to 49,202 wszystkich meczów. Ten ułamek mnożymy przez 100%. Do obliczenia tego ilorazu skorzystam z kalkulatora. Obliczam, ile to jest 49 podzielić przez 202. Otrzymujemy wynik, który musimy jeszcze pomnożyć przez 100. To również obliczę na kalkulatorze. Ten procent oznacza remisy. Co jeszcze musimy zrobić? Zaokrąglić ten procent do drugiego miejsca po przecinku. Remisy stanowią 24,26% wszystkich meczów w europejskich pucharach do zakończenia sezonu 2016-2017. Teraz porażki. Stosunek liczby porażek do liczby meczów to 67,202. Ten ułamek mnożymy przez 100%. Ten iloraz obliczą na kalkulatorze. Obliczam ile to jest 67 podzielić przez 202. Otrzymaliśmy pewien wynik. Ten wynik mnożymy jeszcze przez 100. Procent, który otrzymaliśmy ma 33 całe i nieskończenie wiele cyfr po przecinku. Co więc robimy? Zaokrąglamy ten procent do drugiego miejsca po przecinku. Porażek było zatem 33,17%. Zobacz, co się stanie, gdy sumujemy procenty oznaczające zwycięstwa, remisy i porażki. Obliczmy tę sumę na kalkulatorze. Otrzymaliśmy 100%, czyli całość, która w naszym przypadku oznacza wszystkie pucharowe mecze.